Jestem sędzią. Nazywam się Waldemar Żurek. Ślubuję uroczyście, jako sędzia Sądu Powszechnego, służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie, według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. To słowa, które wypowiada każdy sędzia przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymując nominację sędziowską. Ale nie zapominajmy o tym, że prezydent Rzeczypospolitej też ma swoją przysięgę. Przypomnę ją. Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Te słowa zostały wypowiedziane przez prezydenta Andrzeja Dudę 6 sierpnia 2015 roku przed Zgromadzeniem Narodowym. My, jako sędziowie, pamiętamy o złożonej przysiędze. Pamiętamy. Stawiamy pytanie, czy pan prezydent pamięta o swojej? Albo czy też możemy liczyć na to, że ta pamięć wróci? Dlatego my, sędziowie, jesteśmy tutaj w otoczeniu tysięcy obywateli. Jesteśmy tu, ponieważ służymy wiernie Rzeczypospolitej i stoimy na straży prawa. Jesteśmy tutaj razem, aby upomnieć się po raz kolejny o dochowanie danego narodowi polskiemu słowa. Jesteśmy też po to, aby przypomnieć wartości, których Polacy nigdy się nie wyrzekną. Polska jest krajem, który umiłował wolność. Polacy są ludźmi, którzy umiłowali wolność. A wolność tą mogą gwarantować jedynie niezależne sądy i niezawiśli sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, sędziowie europejscy. Pierwszy raz w dziejach naszego kraju oraz całej Unii Europejskiej sędziowie, ale także adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy i inni prawnicy, trzymając swoje togi jako symbol wykonywanych obowiązków, wspierani przez obywateli oraz licznych sędziów i prawników z całej Europy, wyszli, aby wyrazić swój sprzeciw wobec planu przyjęcia tak zwanej ustawy kagańcowej. Ustawy, która na zawsze sprowadzi sędziów do roli urzędników, a obywateli do roli petentów wobec władzy, pozbawionych ochrony w kraju i za granicą. Ustawy, która nie tylko knebluje sędziom usta, ale chce ich karać za stosowanie prawa Unii Europejskiej i respektowanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ustawy, która sprawi, że bramy Unii Europejskiej powoli będą się zamykać, a Polska w dłuższej perspektywie zostanie osamotniona jak przed wiekami, kiedy to cień obcych mocarstw ogarnął ją na wiele lat.
Wzywamy zatem Pana, Panie Prezydencie. Prosimy o dochowanie wierności Konstytucji, a przez nią i przyjętym traktatom. Strzec niezależności sądów, niezależności niezbędnej, aby zachować prawa i wolności obywatelskie, a także utrzymać nas w strefie dobrobytu, bezpieczeństwa oraz wolności, jaką jest Unia Europejska. Apelujemy do Pana, aby stał się Pan samodzielnym politykiem, który podejmuje autonomiczne decyzje. Liczymy na Pana otwartość i odwagę do zapoznania się ze stanowiskami w sprawie ustawy z 20 grudnia 2019 roku. O zapoznanie się z apolitycznymi gremiami jak Komisja Wenecka, Komisja Europejska oraz różne organizacje prawnicze w Polsce i za granicą. Pragniemy też zaznaczyć, że nieprawdą jest to, że sędziowie nie chcą reform. Nieprawdą jest to, że nie dostrzegają problemów w wymiarze sprawiedliwości. Ale czy najważniejszą i najpilniejszą kwestią jest kneblowanie sędziom ust? Czy ona przyspieszy procesy sądowe? Czy sprawi, że wyroki nie będą budzić wątpliwości? Czy Polacy mogą mieć gwarancję, że procedowana po nocach w okresie świątecznym ustawa bez jakichkolwiek konsultacji, przy negatywnej ocenie Biura Analiz Sejmowych i ogromnym sprzeciwie prawie całego środowiska prawniczego w Polsce i za granicą nadaje się do podpisania? Chcemy tutaj z całą mocą podkreślić, że w tym wszystkim nie chodzi o sytuację sędziów. Wzywamy Pana do postawienia na pierwszym miejscu dobra naszego kraju, ochrony prawnej obywateli oraz pozycji Polaków w Unii Europejskiej. Bo nasze miejsce jest w Unii Europejskiej, a niezależne sądy są gwarancją zajmowania tego miejsca. Dziękuję bardzo.